Czarnogórę odwiedziliśmy w kwietniu 2023 roku. W 6 dni pokonaliśmy około 800 km, przemierzając ten mały kraj od północy na południe. Przejeżdżając przez Czarnogórę, doświadczyliśmy chyba wszystkich pór roku. Od pięknej zimy w okolicach Durmitoru, przez jesień w środkowej części państwa, a na wiośnie i początkach lata w Zatoce Kotorskiej kończąc. W tym filmie zobaczycie, jak wygląda Czarnogóra tuż przed początkiem sezonu turystycznego i jakie atrakcje warto zobaczyć, w jakich hotelach spaliśmy, a także do jakich knajpek warto się udać i co w nich zjeść. Zapraszamy! W Podgoricy wylądowaliśmy o 9 rano, więc mieliśmy niemal cały dzień na zwiedzanie. Godzinę później byliśmy już w posiadaniu Hyundai'a i20, którego wygodnie odebraliśmy na lotnisku z lokalnej firmy Respecta Rent-A-Car. Swoją drogą gorąco polecamy tą wypożyczalnię, mają niskie ceny, nowe samochody i indywidualne podejście do klienta. A my już udajemy się do pierwszej atrakcji na tym wyjeździe. I tym kwaczącym akcentem witamy się z Państwem z restauracji Przywódz Panie Niagara, tuż pod Podgoricą, czyli stolicą Czarnogóry. Tak jest, dzień dobry. Zaraz pójdziemy do wodospadu, który jest najprawdopodobniej gdzieś tam. O, jaki no, idzie do nas. Jak idzie? Dzień dobry. Nie mam zamoczyła nic. Dziubek. Nie mam nic dla ciebie. Nie mam. Dzień dobry, witamy w Czarnogóry. To nasz pierwszy przystanek, czyli Niagara Falls. Znajduje się za mną i zobaczcie, bo to jeden z fajniejszych wodospadów tutaj w Czarnogórze. Kawę się pijesz sobie? Kapuczynę. Fajnie. No to przylazło nasze pierwsze śniadanie w Czarnogórze. Jak ci smakuje omlecik z warzywami? Jest dobry i jest taki nietypowy w środku, jest chyba taki lokalny syrek. Jest tam dużo bogactwa. O, i do tego fryteczki mamy. Jeszcze nie spotkałem się, żeby fryteczki jeść na śniadanko. I bułeczka. I bułeczka. No to smak. Teraz przed nami troszkę ponad dwugodzinna podróż na północ Czarnogóry, do miejscowości Żabliek, gdzie znajduje się nasz hotel na pierwszą noc. Tam meldujemy się do hotelu. Dawaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w Czarnogórze. Meldujemy się w hotelu SOA w miejscowości Żabliek w Durmitorze. I zaraz otworzą nasz pokój, który jest upgrade'owany. Tak, pani na recepcji powiedziała nam, że dostaliśmy upgrade na jakiś family suite pokój. Tak. To zobaczmy, jak on wygląda. Pokaż mi ten family suite. Karta tu. O, od razu jest kibel na wejściu. To zobaczmy, jak wygląda kibel. Tak. Dzień dobry. No, przyjemny kibel. Idziemy dalej. O, faktycznie dużo tu jest miejsca. Tu mamy sofę. Tu, żeby sobie coś zjeść. Korner z telewizorem duży. Tu coś jest dalej. Grzejnik. O, można sobie coś ugotować. Sobie położę rzeczy. Mamy widok? No, tak i nie. Przywitali nas dużymi opadami śniegu dzisiaj. Czekamy na okienko pogodowe. Zdaje się, że tutaj gdzieś. Zobaczmy, zobaczmy jeszcze, gdzie będziemy spać. O, takie. No, może
przyjemnie. I tu też jest telewizor. Jeszcze balkon mamy. Chodźmy na balkon. Duże to faktycznie. O. Bardzo przyjemny pokoik. Wracamy. Proszę Państwa, pogoda się dużo poprawiła. Jest dużo lepiej. Mamy swoje okienko pogodowe. 2 godziny w hotelu wystarczyły, żeby to zobaczyć. Ruszamy dalej. A więc norweska prognoza pogody miała rację. Rozpogodziło się o 16. Podobno 3 godziny ma tak być. No to atakujemy. Następny kierunek Tara River Bridge. I trafiliśmy na most na rzece Tara, Durdewicia Tara Bridge. I idziemy go obczaić, jak to wygląda. To najgłębszy kanion w Europie? Najgłębszy kanion w Europie. W Europie, tak. Podoba Ci się? Tak, podoba. A Tobie? Mi też się bardzo podoba. Proszę sobie spojrzeć, jakie ładne góry, jaka ładna rzeka sobie płynie. Witam, witam. Właśnie chciałem pokazać, jaki mamy samochód, który wypożyczyliśmy na cały ten wyjazd, czyli na całe 5 dni. Proszę sobie zobaczyć. Tak to wygląda. To jest Hyundai i20 w automacie. Bardzo fajnie się prowadzi, bardzo fajne autko. I miejmy nadzieję, że nas doprowadzi do każdego celu. Tak jest. Odjechaliśmy kawałek dalej od tego mostu i znaleźliśmy jakiś fajny wodospad. Dokładnie 4 minuty drogi stamtąd. No to obczajmy go. Sobie teraz idziemy do sauny, bo mamy tutaj zabukowane na 19 w cenie. Ale nie biorę tam telefonu, żeby nagrywać. To będzie czas na relaks. Nie zabieramy was tam. Nie. Uwielbiam to uczucie, kiedy wychodzisz z sauny, taki nagrzany, jest ci gorąco i można wyjść sobie na świeże powietrze, w okolicy śnieg i tak się wychillować. Czy ty też to lubisz? Potwierdzam. Chodź się pokazać. Też lubię. Też w tym uczestniczyłam. Pięknie. Coś wspaniałego. No i co mi powiesz o tej rybce, o tym pstrągu? Ja już też Państwa bardzo dużo wiem. Powiedz, co wiesz, bo ty już wiesz coś. Jest bardzo smaczna, dobrze ugrillowana. Te warzywka robią dużą robotę. Są przepyszne. I mięciutki chlebek. Tak oto prezentuje się bufet śniadaniowy w hotelu SOA. Dzień dobry, właśnie rozpoczynamy drugi dzień naszego pobytu w Czarnogórze. Jako że mamy nasz hotel bardzo blisko pewnej atrakcji, tak zwanej Czarne Jezioro, to wybraliśmy się do niego pieszo. Tak, więc idziemy i powinniśmy tam być za jakieś może 40 minut, 45. Więc do zobaczenia na miejscu, pa! Proszę Państwa, mamy obstawę złożoną z 3 psów w drodze do Czarnego Jeziora. W takiej budzie trzeba zapłacić za wstęp do Parku Narodowego. Koszt wstępu na dzień 15 kwietnia 2023 to 5 euro za osobę.
No to wchodzimy. Tutaj, proszę Państwa, mamy takie budy po prostu z lokalnymi produktami i wyrobami w drodze na Czarne Jezioro, ale jak widać, wszystko tutaj zamknięte, nic nie funguje. Tak, nic nie funguje. A tu można kupować miody, jakieś wyroby z barówek, z truskawek, z malin. Miody. I tak dalej. No i tu jest bardzo dużo takich budek małych, ale sprzedawców brak. Coś powiedzieć? No to proszę mówić. Będę mądra, bo to jest tablica informacyjna. Otóż oprócz tego, że Czarne Jezioro znajduje się na terenie Parku Narodowego Durmitor, to mogę powiedzieć, że ten Park Narodowy jest Parkiem Narodowym od 1952 roku. A jego najwyższy szczyt to był Bottow Cook na wysokości 2525 metrów. A to troszkę wyższe niż nasze rysy. Tak. Chciałbym tylko donieść, że przejście tutaj od wejścia do Parku Narodowego i trasa do Czarnego Jeziora zajmuje około 10 minut, także nie jest daleko. Oprócz Czarnego Jeziora zobaczymy dziś jeszcze wodospad Skakawica i kanion Nevidio, Monaster Ostrog i będziemy już zjeżdżać na południe do naszego drugiego noclegu w pobliżu Jeziora Szkoderskiego. Jak nazywa się kolejna atrakcja na dzisiaj? Wodospad? Tutaj jest. Skakawica. Skakawica? Tak. No myślę, że to jest mało znana atrakcja tutaj w Czarnogórze. A jest bardzo fajny wodospad, bardzo trzeba go obczaić. Chodźcie zobaczyć. Dobra. Tam już jest za nami, obczajmy go. Tutaj mamy wodospad, a tu mamy jakąś ścieżkę do kanionu Nevidio. No zobaczmy, jak to wygląda. Dokąd dojdziemy, co zobaczymy. Przez taki mostek się przechodzi. Bardzo ładnie. Tak się prezentuje Nevidio Canyon, proszę Państwa. Dalej już tam raczej nie dojdziemy. To jest najdalszy punkt, gdzie można dojść. No i tak sobie pooglądamy, jak to wygląda. Spróbujemy jeszcze tutaj wejść na górę. Może będzie jakiś widok lepszy. Zobaczymy, ile nam się uda wyjść. No tak, trzeba teraz zejść. Witam. Witam. Fajnie się schodzi. No świetnie, to schodzimy dalej. To schodzimy dalej. Wąska dróżka do monastru, do mojej drodze. Zaparkowaliśmy samochodzik, idziemy już w stronę monastru. Tak jest. Tak, 10 minut z parkingu i jazda dość jest tutaj wymagająca.
ale dużo samochodów było. Jest na parkingu. Popularne miejsce mimo wszystko. Bardzo popularne. Pewnie dlatego, że teraz są tu święta prawosławne, więc to może być jednym z powodów. Monastyr Ostrog wykuty jest w skale na wysokości około 900 metrów nad poziomem morza. Dojechaliśmy do niego wąską, krętą dróżką od strony Niksicia. Droga czasami przyprawiała o zawał serca, jednak w drodze powrotnej wracaliśmy już w stronę wybrzeża bardzo widokową i znacznie łatwiejszą trasą. Monastyr robi wrażenie swoim położeniem, jednak sam sobie nas nie zachwycił. Tu się nie miniemy, drodzy Państwo. Trzeba zaczekać, aż tam przejadą samochodziki. Nieźle. Co o tym sądzisz wszystkim? No, spowalnia to ruch. Dość ostro. Ale co zrobić? Ja sobie nie wyobrażam sytuacji tu w lecie. Jak tu jest bardzo dużo turystów i tak trzeba jechać bardzo wolno i cały czas się wymijać, no to droga do monastyru zamiast 30 minut zajmie chyba 2 godziny. No ja słyszę, my oglądaliśmy jakiegoś vloga przed przyjazdem i ktoś tu w lecie był i stał w 3-godzinnym korku. Przerąbany. No, polecamy poza sezonem. Okej, zameldowaliśmy się w apartamentach Pajowicz. Tak wygląda kibel. Bardzo dużo tu jest miejsca. Co tu mamy dalej? Sypialnia. Sypialnia. Biurko. Klima. Dużo tu jest miejsca. Idźmy dalej. Tu jest salon. Tak wygląda salon. Kuchnia jest to. Tak. Tu jest fajna beczka, gdzie pewnie leżakowało kiedyś wino. I mamy kuchnię. Tu można sobie wodę zrobić, się napić. Kuchnia jest bardzo duża. Też. I jeszcze zobaczmy widok. Pokażesz widok? Tak, balkonik, krzesełka. Widok na jezioro Szkoderskie. I widok tam na jezioro Szkoderskie. I na góry. I na góry. I winniczki. I na winniczki na dole, tak jest. Czekasz już na jedzonko? Tak. Zaraz będziemy jeść jakąś rybę oraz winko. W sumie tak, białe. O, pijamnik przyszedł. O, dżajnik przyszedł. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie ryba, zaraz się zapytamy. Do wyboru mieliśmy po prostu rybę, świnia albo kurczaka. No, nie chcieliśmy ani świnia, ani kurczaka, więc została ryba. Powiedzieliśmy, że poprosimy rybę i nam pani powiedziała, że nas zawoła, jak będzie gotowy. I właśnie nas zawoła, no więc zeszliśmy. Więc czekamy sobie i jemy na polu z takim widoczkiem. I z jamnikiem. I z jamnikiem. Dziękuję. Przyszło nasze jedzonko. Tutaj mamy pstrąga, tak jak wczoraj. Karpia i jakąś białą rybę, ale pani nie wiedziała, co to jest, bo mama jej gotowała. Tak. I jeszcze mamy... I chleb idzie. Jeszcze chleb i białe winko jemy. Białe winko pijemy, nie jemy. Dziękuję. No, a tobie jak smakuje deser? Bardzo dobrze. Trochę mi się go smakuje, ale
Chciałem dodać, że to jest bardzo mokre, takie nasiąknięte, nie wiem czym. No, to jest good. Dużo rodzynek. Na pewno to jest lepsze zagranie niż w serniku rodzynka. Tutaj się dobrze komponuje. Domówiliśmy jeszcze po naszym obiadku, po naszym deserze, jeszcze jedno winko i rakiję. Dla tastingu. Dla tastingu. Rzecz jasna. To będziemy to pić teraz. Tak. No to momencik. No pijemy rakiję. Dobra. To jedziemy. To smacznej rakii życzę wszystkim. Życzę ci smacznej rakii. Nie jest taka smaczna. Dobrze kopię. To nie to? To zaraz popijemy smacznym winkiem. Ale mnie kopie w gardło. To przyczyści nam wszystko. Jak się okazuje, mamy też menu po polsku tutaj. Tak to wygląda. Mieliśmy poranny połów za 15 euro. Deser za 4. Domowe czerwone wino, domowe białe wino. Oni przetłumaczyli. Aha, tu jest na butelki. I czyli zadyszka? Tak. I mieli i domowej roboty brandy. Czyli rakija. Ta rakija, tak. Na śniadanie każdy gość dostawał talerz z warzywami, lokalnym serem, chlebkiem i omletem oraz kawę. Śniadanie było bardzo smaczne, choć kawa niestety nie podeszła nam do gustu. Opuszczamy apartamenty Pajowicz i na następne dwie noce udajemy się do Budwy. Zanim jednak tam dotrzemy, przepłyniemy się małą łódką po jeziorze Szkoderskim i obczajemy miejscowość Petrowac na Moru. Można dostać zawału jadąc tą drogą, serio. Jest taka skarpa i nie ma żadnych barierek. Na rejs po jeziorze wybraliśmy się z firmą Boat Milica. Ogólne wrażenia są bardzo dobre, choć początkowo poczuliśmy się trochę oszukani. Wycieczkę zarezerwowaliśmy kilka dni wcześniej przez stronę internetową w cenie 15 euro za osobę. Miał to być rejs w grupie z innymi turystami. Jak się jednak okazało, po przyjeździe na miejsce, na nasz rejs nie skompletowali innych turystów i wycieczkę z grupowej zmienili na prywatną, z ceną dwukrotnie wyższą, czyli 30 euro za osobę, nie informując nas wcześniej o tym fakcie. Ostatecznie po krótkich negocjacjach pracownicy Boat Miliki zaproponowali nam obniżenie kosztu wycieczki do 45 euro za dwie osoby za prywatny rejs. Wróćmy już do łódki i zobaczmy, co ciekawego oferuje jezioro podczas dwugodzinnego rejsu. Tak mniej więcej wygląda trasa, którą pokonaliśmy. Po wypłynięciu z miejscowości Virpazar wąskimi kanałami udajemy się w stronę mostu, gdzie znajduje się Fort Lesendro. Płyniemy jeszcze chwilę do przodu w kierunku Andryjskiej Góry, by po chwili zawrócić z powrotem do miniportu Virpazar. Jezioro Szkoderskie to największe jezioro na Półwyspie Bałkańskim, leży na terenie Czarnogóry oraz Albanii. Żyje na nim około 300 gatunków ptaków, a my widzieliśmy m.in. pelikana i kormorany. Jesteśmy w restauracji Virpazar Honoba i pijemy teraz americano, tak, i czekamy na sałatkę grecką i teraz tutaj jest Wielkanoc i się odbywają jakieś lokalne uroczystości. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Na razie jacyś księża tam
przyjmują gości i są lokalsi ubrani w lokalne stroje. No i tak, drodzy Państwo. Teraz będziemy mieć sałatkę grecką. Właśnie tak, ale ja jeszcze nic nie wiem. Dobrze. Dość górzysta ta Czarna Góra. Owszem. A gdzie nas teraz wieziesz, kierowco? Nie pamiętam tej miejscowości, na Petro. Petrowa z Namoru. No właśnie. Ładnie pachnie. Kręcisz tam winkiem? Tak. Będziesz testować? Tak. Zapewne czuć tu jakieś cytrusy. Może jakieś kwiaty? Może. Przyjemne? Czy lipa? Przyjemne. To dobrze. Tak, bym powiedział, że jakieś cytrusy. Czy to grejpfrut, czy pomarańczka? Otóż znajdujemy się w knajpie Konoba Orada i będziemy teraz jeść dwa dania. Ja mam tutaj mule. A tu co pani ma? Squidy faszerowane krewetkami. Czyli kalmary, tak? Kalmary nadziewane krewetkami. Tak, i tutaj ziemniaki ze szpinakiem. Ale ziemniaki ze szpinakiem, no. A ty masz... Ja mam mule. Mule. Tak. I tutaj jest jeszcze chlebek. I chlebek mamy. Białe winko. I białe winko, tak jest. Ciekawie to wygląda. Spójrzmy, jak to wygląda w środku. Takie nadziewane. Bardzo ciekawe. To spróbujmy. No to próbuj to. Wygląda bardzo ciekawie. Czy smakuje też ciekawie? Nice? Dobra. Po posileniu się owocami morza udaliśmy się na krótki spacer szlakiem widokowym, który nazywa się Reżewici. Tam świętego Eliacha. Tam piszą. O, tu zrobię zbliżenie. Dziękuję. Jedziemy już do Budwy, gdzie spędzimy najbliższe dwie noce w obiekcie Martinowicz Rooms. Dzień dobry. Witamy w apartamencie Martinowicz. To nasz najbliższy nocleg na trzy noce. Zobaczmy, jak to wygląda. Kibel. Tak to wygląda tutaj. Tu mamy łóżko. Tu, żeby sobie coś ugotować. Taką przestrzeń. I mamy balkonik. O, ty już tu jesteś. I taki widok tu na jakąś budowę i góry. Jakieś inne budynki. I mamy dwa krzesła. No i tak to wygląda. Dziękuję. Po zameldowaniu się wybraliśmy się jeszcze na krótki spacer po promenadzie. Dzień dobry.
powiedzieć, że jesteśmy w Budwie, w restauracji Coco, w której będziemy spożywać śniadanie. I temperatura jest idealna, taka, że nie muszę mieć teraz na sobie kurtki, ale nawet jakbym musiała mieć, to byłoby mi bardzo przyjemnie. I nie ma tu za bardzo ludzi oprócz nas. Co tam właśnie zjadłaś? Lidlęcza. Thank you. I co to są te granice? Tak, mam pączusia. Nie wiem, z mleczkiem i serem feta. No, tak jest. I mam jeszcze omlet z serem, też jest fajny, prawda? Czy polecasz to miejsce na śniadanie? Zdecydowanie. Fajne rzeczy tu mamy. Po śniadaniu udamy się sławnymi serpentynami kotorskimi do Parku Narodowego Lowcian, a następnie zjedziemy miasto Kotor. Co? Poważne widoki. No. I wjeżdżamy w serpentyny. Możesz pokazać tutaj, jak wygląda mapa. Tak wygląda mapa. Przez zabijasów. Powiedz to jeszcze raz. Serpentyny nie są jakieś ciężkie czy tragiczne. Wystarczające jest miejsca, żeby powoli minęły się dwa samochody. Są też takie skalne tutaj, jak to nazwać, murki. Barierki, murki, tak, żeby łatwo było. No, żeby bezpiecznie było. Tak. I jedziemy dalej. Nie ma dramatu. Tak oto prezentują się widoki tuż po przejechaniu z Serpentyn. Tam mamy morze, tu Zatokę Kotorską i miasteczka wokół niej. Tu też jest fajna kawiarenka, Horizontal Cafe się nazywa, ale jest niestety nieczynna. No nie wypijemy kawusi z widokiem, nie dzisiaj. Dziękuję. Nasze przygody w Czarnogórze. Otóż przyjechaliśmy do mauzoleum Piotra Niegoszana w Górze Lowcian. Tak. No i cóż się wydarzyło? No, zapłaciliśmy gotówką za wejście do parku po 5 euro. Tak? 6. 6 euro. 3 euro. 3 euro za osobę. Później się okazało, że ktoś stanąć na parkingu. Tak. Tak, być gościem kawiarni. A no więc zamówiliśmy kapuczynę po 2,20. Następnie chcieliśmy wyjść na widoczek tam, już przejść przez mauzoleum i wyjść na ten widoczek słynny. No i się okazało, że kosztuje wejście 8 euro od osoby, a my mamy już tylko 6, tak się spotkaliśmy. Chodzi o gotówkę oczywiście. O gotówkę, tak, oczywiście, bo nie można płacić kartą, nie wiem, czy to tam. Nigdzie to nie można. Więc nas przytabaczyło, no i gotówka tam. Ale widoki są ładne, tutaj wszędzie dookoła. No i tyle. Więc i tak było. Dziękuję. Proszę Państwa, jak widać na górze Lowcian bardzo dużo śniegu jeszcze jest. Mhm. O, proszę bardzo. Nasypało podobno w ostatnich dniach właśnie. My ten śnieg widać ze sobą przywieźliśmy. O, proszę, ile śniegu. Tu widać stają ludzie, którzy nie chcą płacić tam wyżej za parking, który jest płatny. Aha. Taka sytuacja, że jedzie autobus. Jak zwykle po prostu przytabaczył. Może stój tu, gdzie stoisz. Tak to jest z tymi autobusami. Musimy się cofać, bo się wilk nie zmieści.
No i zjechaliśmy już z tej wspaniałej drogi. Tak. I jedziemy do Kotoru. Bardzo tu ciepło. To prawda. No to wchodzimy do miasta Kotor. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Bardzo dużo tu ludzi. Patrzcie, jaki wielki kielich. Patrzcie. Bydle. Jakie to jest bydleckie. Patrzcie. Smaczne. Jakie dania dziś zamówiliśmy? Ja podpowiem. Tutaj mam czarne risotto, a tam makaron z... domowej roboty makaron z krewetkami i truflami. I serem. Krewetki, trufle i ser. Brzmi ciekawie. Bardzo już aromatycznie pachnie. Ten sos i wszędzie. To będziemy to zjeść. Znowu spotkałaś gang kotów? Tak, one tu chyba mieszkają. Tu są ich domki? No. Sobie leżą. Ciu. Dużo ich tu myją jest. Myją się, teraz mają kąpiel. Wszystkie się myją, mają toaletę. Wchodzimy właśnie na mury kotarskie. Znaczy wchodzimy, to za duże słowo. Idziemy tylko troszkę obczaić. O, chyba się nie da, bo jest tam jakiś stop. Nie da się iść niestety. No trudno. Kotor słynie z pięknego starego miasta i górującymi nad nim murami, z których roztacza się piękny widok na miasto i zatokę. Niestety z uwagi na osuwające się skały szlak był zamknięty. Za to jednak udało nam się zjeść pyszny obiad i spotkać wiele uroczych kociaków. To teraz może ty nam powiesz, jak ci się podoba Kotor oraz Zatoka Kotorska? Podoba mi się jedno i drugie. Z parkingiem nie było wielkiego problemu. Zaparkowaliśmy tuż przy wjeździe do Starego Miasta za cenę 80 centów za godzinę. Nie było z tym problemu. W samym mieście jest dość sporo ludzi, mimo bycia tutaj poza sezonem. W knajpie, której byliśmy, było dużo miejsca i było smaczne jedzenie. Troszkę lody były przepłacone, ponieważ za dwa lody po dwie gałki wyszło 45 zł. Trochę dużo. Tak, zapraszamy do Lodowej Huty w Krakowie. Tak. Najlepsze lody na lepsze świecie. Lepsze i tańsze, ale co tak, co powiem innego, no bierzemy co jest, prawda? Były takie, no to trzeba wybulić, a nie wydziwiać. No i same widoczki, jak Państwo widzą, są bardzo ładne. Delikatnie za ciepło, jak słońce wyszło, ale to już chwilę przeżyjemy. Przedostatni dzień spędzimy na objechaniu całej Zatoki Kotorskiej i odwiedzeniu kilku miasteczek po drodze. Na noc zatrzymamy się w nietypowym miejscu jak na nas, czyli w hotelu typu All Inclusive w miejscowości Herceg Nowi. Tak, i stamtąd przyszliśmy. Parkingu publicznego, który kosztuje 40 eurocentów za godzinę. No to bardzo fajna cena. I podobno trzeba parkować na takich, a nie przy ulicy, bo podobno wyjechają kary. Tak nam powiedział pan w kościele. A tu jest jakaś, co to jest? Jakiś rekin chyba. No, a tutaj jest taka, co się nadyma, nie? No. Z kulkami. A tu wielkie les. Ale jak coś, jesteśmy w mieście Tivat. A właśnie. I teraz idziemy na kawkę. Właśnie.
Otóż w Tivacie trafiliśmy do kawiarni, gdzie mają bardzo fajne, alternatywne metody parzenia. Na przykład Chemex czy syfon. I zaraz coś fajnego zamówimy. Tutaj? Tu będzie chyba lepiej. No to zajmij miejsce, ja idę zamówić. Dzień dobry. Dzień dobry. W końcu, proszę Państwa. Przedostatni dzień wyjazdu i znaleźliśmy kawiarnię z kawą speciality, gdzie można sobie zamówić fajne napary z alternatywnych metod parzenia. Więc zamówiliśmy sobie Chemex, pół litra kawusi. Myślę, że to będzie złoto. Smacznego. Smacznego. I rozpadał się deszczyk, ale to nic. Jesteśmy pod daszkiem, a deszczyk niech pada. Tivat, miasto z nowoczesną mariną portą Montenegro, najnowocześniejsze i najbardziej ekskluzywne spośród miast leżących nad Zatoką Kotorską. Słyszeliśmy różne opinie na temat Tivatu, ale nam się podobał. Szczególnie polecamy kawkę w kawiarni Cafeteria Porto. Tutaj mają Państwo spoko parking blisko centrum za 40 centów. Polecamy. Jak teraz będziemy objeżdżać Zatokę? No, jak najszybciej. Tutaj na mapce pięknie było. A, dobrze, na mapce, tak? Dobrze, mamy chwilę czasu. No to tak. Wyjechaliśmy z Budwy stamtąd, więc jedziemy sobie tak tutaj dookoła. A nie z Tivatu? Nie, no z Budwy dzisiaj wyjechaliśmy. A no dobrze. Tu był Tivat, no, gdzie jest ta kropka. Tak, tak. No i sobie obkrążymy ją tu dookoła, tu są góry. Tutaj, tutaj pięknie. Przez miasteczka, aż do Herceg-Novi, gdzie śpimy. Pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Tak się prezentuje widok na zatokę z miejscowości Prczań. Tak jest. Prczań to niewielka miejscowość, którą mijaliśmy w drodze z Tivatu do Kotoru i dalszych miejscowości Zatoki. Znajduje się to bardzo ładny kościółek i kolejny piękny widok na Zatokę i jej przejrzystą wodę. W kwietniu otwarte tu były dwie restauracje, ale miejsc parkingowych było bardzo mało, więc podejrzewamy, że w sezonie może być ciężko znaleźć tu miejsce. Ogólnie spoko. Teraz jedziemy takim miejscu, które jest dość ciasne, więc tutaj ciężej, bo trzeba dużo wolniej jechać i ustępować na zmianę sobie z autami innymi, bo jest ciasno. No tak. No, miasto Perast wygląda tak, że trzeba zejść sporo w dół po schodach, żeby dotrzeć do wody, do wybrzeża, do tego centrum miasta. To idziemy. Perast to malutkie, ale bardzo ładne miasteczko. Można przysiąść tu w jednej z restauracji nad wodą, wybrać się do muzeum, wejść łódką albo po prostu pospacerować. Widać stąd wyspę Matki Boskiej na Skale i wyspę Świętego Jerzego. Ta pierwsza dostępna jest dla zwiedzających. My zadowoliliśmy się spacerem i lodami na patyku. Idziemy się zameldować do hotelu na ostatnią noc Iberostar w Herceg-Novi. To jest wielki budynek all inclusive, także trochę odpoczniemy tutaj i pożremy all inclusive'owego żarcia. Nasz budynek to Venero. No to co, meldujemy się. Wyłączyłem szerokokątny, żeby lepiej było widać. Działa? Działa. No właśnie. Ciężkie drzwi?
Na wejściu jest kibel. Taki kibel. O, wannę mamy, dawno wanny nie było. Tu jest łuzio. O, twin złączony. No trudno. Do przeżycia. Telewizor. Jakaś karafka z piciem. Tu na sofę sobie położymy rzeczy. I chodźmy na balkon. Jak jest na balkonie? Tu są krzesełka. I taki widoczek z balkonu. Nie ma dramatu. Tam zaparkowaliśmy samochód. No i tyle, dziękuję. Odpoczywamy sobie w hotelu Iberostar. Tutaj parasolka chroni nas przed deszczem zamiast przed słońcem. I elegancko. Elegancko. Sączymy sobie winko. Nie ma dużo gości dzisiaj. Trochę pada, ale to nic. To całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie jest. Dziękuję. Mamy nieoczekiwany zwrot akcji, proszę Państwa. Tutaj bierze udział w turnieju ping-ponga. Te snaki są dość rozczarowujące, jest ich mało i są średniej jakości. Jedynie owoce, nie wiem jeszcze jak smakują, no ale jest ich kilka. Pomarańcze, znaczy mandarynki, tam jest jeszcze jakaś chyba gruszka była. I jabłko. Jabłko. No, no ale picia są dobre. Teraz proszę Państwa będziemy grać w bingo w towarzystwie Aperolka. 65. Mam 65. To zakreślaj. Okay. Już. Prawdopodobnie wygrałem drugą nagrodę. 90! Aplauso! Woo! No to idziemy zobaczyć jak wygląda spa. Jak wygląda spa? Pokażesz nam? O, tu jest sauna. To możemy do sauny iść. Wysaunowaliśmy się i teraz trzeba się schłodzić. Po zjedzeniu śniadania powoli wracamy już w stronę lotniska. Lot mamy zaplanowany na godzinę 19, więc mamy jeszcze sporo czasu, żeby zobaczyć po drodze kilka rzeczy. Zatem odwiedzimy miejscowość Risan, następnie Sveti Stefan i wycieczkę zakończymy widokiem na Pawlowa Strana przy Jeziorze Szkoderskim. No i takie mamy widoczki, proszę Państwa, w miejscowości Risan. Jakieś dzwony jeszcze nam tu atakują nas. Tak jest. I tu mamy
Stare miasto i bardzo wygodny parking za darmo. Dziękuję. W Risan właściwie zatrzymaliśmy się tylko, żeby rozprostować nogi, ale jeśli ktoś lubi antyczne zabytki, to tutejszą atrakcją jest dawna willa rzymska z zabytkowymi mozaikami. Chciałam tylko powiedzieć, że się korkują te miasta. A jest kwiecień. Tak sobie myślę, że może być w sezonie dużo gorzej jeszcze. A to jest na razie wjazd do Budwy. Ale w Kotorze też się korkowało. Chcesz coś dodać? No i no, trzeba jechać w takim korku, niestety. Tam jest, tyle. Tam jest Budwa. Jakby kto pytał, no jak nie pytano. Jak nikt nie pytał, no to nieważne. Jadąc od Cetinie do Podgoricy i zahaczając, skręcając tutaj na Pawlową stronę, idzie się taką gównianą drogą, gdzieś taką głupią drogą wąską i wysiedliśmy sobie troszkę wcześniej i sobie podeszliśmy, żeby tam zobaczyć jakiś widoczek. No i dziękuję bardzo. Właśnie się mijamy na milimetry. No to jest po prostu jakiś dramat. Z jakimś autem. Wyjazd do Czarnogóry możemy zaliczyć do jak najbardziej udanych. W wybranym przez nas miesiącu doświadczyliśmy niemal wszystkich pór roku. Jesień i zima na północy, a wiosnę i początek lata na południu. Temperatury, jakie nas przywitały w kwietniu, były bardzo przyjemne, a wahały się od około 0 na północy i do 20 stopni na południu. Nie obyło się jednak bez małych niedogodności. Oprócz wspomnianej już przepłaconej wycieczki po Jeziorze Szkoderskim i ciężkiego mijania się z autobusami na wąskich serpentynach do Parku Narodowego Lofcien, dorzucilibyśmy jeszcze dwie rzeczy. W apartamentach Pajowicz po degustacji bardzo dobrego wina na kieliszki zdecydowaliśmy się kupić dwie butelki, które jak się okazało następnego dnia były kompletnie niepijalne i niestety, ale 20 euro zostało wylane do zlewu. Drugą kwestią jest obiekt Martinowicz Rooms. Podczas room touru wszystko wydawało się w porządku, ale w trakcie mieszkania wyszły wady tego obiektu, takie jak uszkodzony kibel, korkociąg czy problematyczny zlew. Ostatecznie z zarezerwowanych 3 nocy w tym obiekcie skróciliśmy nasz pobyt do 2 i na ostatnią noc przenieśliśmy się do Iberostaru w Hercegnowi. Natomiast sam pan Martinowicz to bardzo miły i uczciwy hotelarz, który anulował nam bezkosztowo ostatnią noc. Aby ten film zakończyć pozytywnie, na koniec powiedzmy sobie o kosztach tego wyjazdu, które nas pozytywnie zaskoczyły. Za wyjazd do Czarnogóry zapłaciliśmy około 5400 zł, z czego na nocleg wydaliśmy 1300 zł, loty 743 zł i wynajem auta 770 zł. Reszta to picie, jedzenie, wstępy do parków i internet. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych relacji z naszych podróży.